Witam serdecznie, piątek, piąteczek, piątuniu. No, chciałem Was zaprosić i polecić Wam kanał, nowo powstały kanał. Będzie ten kanał, już prowadzi mój zaprzyjaźniony kolega. Kanał powstaje dlatego, aby nie łączyć kontentu satyrycznego. Hello, I'm feeling beautiful, beautiful. Z tym kontentem poważnym. A niestety, bo ubolewam nad tym, wielu tych uczestników tak zwanej pop mafii, e-gangsterki obecnie. Na internecie szefem jestem ja. Na internecie szefem jestem ja. Tak było i będzie. Nie pozdrawiam. Czyli zjawisko, które obserwujemy bardzo, bardzo długo już, czyli byli gangsterzy w mediach społecznościowych, na internecie pajacują, robią z siebie pośmiewisko, orając właściwie już te resztki legendy, które pozostały. Dodatkowo mamy takie zjawisko, którego zupełnie nie rozumiem, że głównie nasilające się publikacje na ten temat są od ludzi, którzy poszli na współpracę kiedyś. Kiedy ja się wychowywałem jako dzieciak, później nastolatek, była zasada prosta. Jeśli byłeś kapuziem, konfidentem, donosiłeś, skarże pytą za dziecka, to się z tym ukrywałeś. Więc ja w każdym sądzie, jeszcze raz powtarzam, zeznam, że Agnieszka próbowała mnie nagabywać, pytała o znajomości w świecie przestępczym, szukając wykonawców wyroku jej na panu. Potwierdzam, zeznam to w sądzie i na policji. No i powtarzam jeszcze raz, chętnie zostanę świadkiem koron. Mówił wasz ulubiony medialny gangster Daniel. Po prostu człowiek, pomimo że zrobił co zrobił, to miał jakąś taką odrobinę wewnętrznej moralności i się z tym krył, wstydził się tego, chował się, a tutaj po prostu mamy do czynienia z sytuacją taką, że konfidenci, kapusie, nie dość, że są rozpruci, to jeszcze się z tym afiszują. A wiesz co będzie, jak mnie złapiecie? Wiesz co będzie, jak mnie zatrzyma policja, milicja polska, ta zła milicja? Pójdę kurwa w koronę. Chcą przemawiać do publiczności, chcą być autorytetami, chcą być popularni, szukają popularności. No więc powiem tak, jeśli konfidenci szukają popularności, to my im ją zapewnimy. Oczywiście, że im ją zapewnimy, będą wyświetlani, będą wyjaśniani, będą łapani za słowa, a przede wszystkim będą nazywani po imieniu. Salut, zapraszam, link w opisie. Yes.